Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco serdecznie witam. Przeżywamy kolejną sobotę Wielkiego Postu. Sobota to dzień, kiedy nasze serca, nasze modlitwy kierujemy do Boga wraz z Matką Bożą. Dzień szczególny Matce Bożą poświęcony. Gdyż w Wielkim Poście nam nie wolno być na formularzu, każdy dzień jest przypisany, ale w sercu chcemy ten ostatni dzień rekolekcji, jak każdego dnia w tej modlitwie wspólnej odmawiamy świętego różańca wraz z Matką Bożą i przez Matkę Bożą, przez tą, która jest naszą orędowniczką, pośredniczką, ale przede wszystkim Matką, która nas rozumie, kocha, która rzeczywiście pragnie naszego dobra polecić te wszystkie nasze intencje, modlitwy, sprawy, które musimy sobie w sercu. Prośmy Pana Boga, aby się na nie opiekował. Prośmy o dar wiary dla nas, o zdrowie dla nas, naszych najbliższych, dla naszej rodziny. Prośmy o Boże błogosławieństwo, żebyśmy byli mocni Bogiem, by nasze rodziny Bogiem stały. Prośmy o intencje również naszej pracy. Dzisiaj jest wiele problemów, które są spowodowane przez tą pandemię, przez ten COVID. Więc rzeczywiście trzeba to polecać Panu Bogu, bo praca uczciwa szlachetna to przecież nasze utrzymanie. Prośmy o wszystkich chorych, samotnych, cierpiących, tych, którzy prosili nas o modlitwę, tych, którzy chorymi się opiekują. Kiedy rzeczywiście z księdzem proboszczem idziemy do DPS-u, kiedy przecież macie świadomość tego domu, to oprócz tych osób, które tam są, ogromna ilość ludzi, która służy, opiekuje się, pomaga, wykonuje bardzo proste, często banalne zajęcia, ale właśnie po to, żeby te osoby starsze, które miały zapomniane to, co jest im potrzebne. Yeah.
błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź nas do nieba. Jeszcze raz przedstawienie są Maryi, opiekunki, uświęteczki. Przedstawmy tę prośbę Bogu, niech ona się modli z nami, za nas, niech ona wypraszy to, czego najbardziej potrzebujemy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Nauczycielka. Naszymi prośbami racz nie dawać w potrzebach naszych, ale potrzebach wiecznych żywych. Racz nas zawsze wybawiać, Panu pochwalenia i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas poddała. Matko Boża Częstochowska, Królowo Polski, Królowo Rodzin, Uciecz grzesznych, Ucieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych, Matko Boża nieustającej pomocy. I za chwileczkę rozpoczniemy naszą Eucharystię. Modlitwę, która w tej
nad tymi podstawowymi prawdami dotyczącymi naszej wiary, naszej relacji z Panem Bogiem. Króciutko przypomnę, ojciec Grzegorz do tej pory przypominał nam o tym i pokazywał, na czym polega nasza wiara i co to znaczy wierzyć, patrząc na Chrystusa, widząc, jak On bardzo kocha człowieka poprzez przebaczenie, poprzez miłosierdzie, poprzez przywracanie nam godności, pokazuje, jaki jest i chce jednocześnie, byśmy go w tym naśladowali. Kto odkryje takiego Chrystusa, nigdy się go nie wyprze. I taki, ten właśnie Chrystus, miłosierdzie, kochający, chce wszystkim dać nam zbawienie. Pewnie dzisiaj też ojciec będzie o tym mówił, bo jest to pytanie, które każdy z nas sobie stawia. Czy jestem otwarty na to, co mi daje Chrystus? Czy otworzę te drzwi, do których On puka? I na to pytanie sobie codziennie odpowiadamy i udowadniamy. Myślę, że najpiękniej, kiedy rano po przebudzeniu czynimy na sobie znak krzyża, że w imię Boże, w imię Trójcy Świętej rozpoczynam dzień, który daje mi Pan. Udowadniam to, że otwieram te drzwi od wewnątrz, kiedy jestem na Eucharystii, kiedy przyjmuję Chrystusa, Jego ciało do swojego serca. Moi drodzy, przez całe życie, aż do końca, właśnie taką drogą, by zasłużyć sobie kiedyś na zbawienie. Dzisiejszego dnia, 13 marca, obchodzimy również 8. rocznicę wyboru papieża Franciszka. Bogu dziękujemy za to, że jesteśmy w Kościele, że możemy tutaj realizować naszą drogę powołania chrześcijańskiego, ale drogę do nieba. Dziękujemy Panu Bogu za głowę naszego Kościoła, za papieża Franciszka i prośmy, by Pan obdarzał go siłami, tym zdrowiu także fizycznym, właśnie po to, by Słowo Boże było głoszone po całym świecie. Razem z księdzem Markiem również polecamy intencję tej mszy świętej. Ksiądz Marek będzie modlił się za świętej pamięci Tadeusza Nadłoga. Ja natomiast polecam Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Jana Nawoja, prosząc dla nich Boga o Jego miłosierdzie, by obdarzył tych zmarłych łaską nieba. Abyśmy mogli godnie przeżywać tę najświętszą ofiarę, przeprosimy Was Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przechodzę Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich kamionów i śmiechów i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chodźcie, powróćmy do Pana.
On nas poranił i On też uleczył. On do nas podniósł, On ranę zawiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Dołóżmy starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka. Jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci Boga uczynić, Efraimie, co pośle słowo Judo? Miłość Wasza podobna do chmur, na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ustnych zabijałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopalę. Oto słowo Boże. Miłości prawa, nie chwalę ją. Miłości prawa, nie chwalę ją. Przyjmijmy do Boże nas na Boże słowo. O wystarczy złać o tyłu prawa Boże. Bo mi jest pewnie swoich wier. Już nie słyszałem moje. Nawet oczu znieść ku niebu.
bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Słuchajcie, może to jest głupi obraz,
Ale przecież niedawno w takiej miejscowości jak ten wasz, ja przecież pamiętam z mojego dziecięcy, mieszkało się koło sąsiadów, szukało się u sąsiada, wchodziło się do domu, otwierało się drzwi, znakowo, za świat, a nie mam to. Zamykało się drzwi, człowiek wychodził i się nie dobrze coś ukradł. Dzisiaj mamy w drzwiach, jeden, drugi, trzeci sam. Jeszcze jedna rzecz. Pojechałem omawiać misję. W maju mam już piękne misje. Księże proboszcze, ksiądz jest prawie otoczony blokami, tam są godzinę, rodzinę. O 21 w maju właśnie prosi, robimy apel Maryjny. Z żonami zaprosimy, ogłosimy. Ojcze misjonarze, nie przyjdź. No nie ksiądz mówi, że ma takich niedowiadków nie są Matki Bożej. By chcieli. Tylko 21 robiliśmy będą Pani przyjść. Bo muszą przejść przez tamten ogół, przez tamte działki, a tam już były na to. Tam kogoś mówili, nawet ostatnio było za głosu. Oni przyjdą na południu. Wczesnym na południu, ale później nie przyjdą. My potrzebujemy bezpieczeństwa takiego, jak zapewnia mama dziecko. Dziecko kiedy płacze, mama otworzy ból, bo go kocha i dziecko przestaje płakać, bo przestaje to niepokój. Bo miłość Matki to sprawia. Takie bezpieczeństwo jak daje ojciec. Rzeczywiście bezpieczeństwo, że dziecko potrafi usnąć rano na końcu. Ale my potrzebujemy dzisiaj jakiegoś jeszcze bezpieczeństwa. I o tym mi właśnie przypomniało, dlatego też dołożyłem jeszcze jeden obraz. Gdzieś z tej rzeczywistości tego DPS-u. Że kiedy ja będę dotknięty tą chorobą, która dotyka nie ze względu na to, będę miał ograniczenia, już nie będę wiedział, kim jest i będę pozostał inny, to nie zostanę przez najbliższy odesłany Jezus, żeby danej wspomniałszego domu. Te domy są potrzebne, ale będę miał poczucie bezpieczeństwa, że ktoś się mną zaopiekuje, poda mi przypadkowe lekarstwo. Mimo, że ja nie będę wiedział, kim jest i kto się mną opiekuje. Będę czuł, że ktoś mnie kocha. Nie mamy tego dzisiaj. Brak poczucia bezpieczeństwa, potrzebujemy szacunku, żeby szanować moją osobę, moją pracę. To nie chodzi, że ktoś jest doktorem, habilitantem, profesorem, lekarzem, nauczycielem, policjantem, księdzem. Nie, trzeba szanować człowieka jako człowieka, bo każdy z nas naprawdę jest stworzony przez Pana Boga. A my się nie szanujemy. Zobaczcie, my się często w domach do siebie odnosimy. Mąż do żony, żona do męża, do dzieci, to widzą, do rodziców, dziadków, do sąsiadów, w sklepach, na ulicach przenosimy to. Szanować człowieka, z którym się żyje i pracuje. Nawet jeżeli się z nim różnie, szanować go jako człowieka, jego godność. Tego szacunku uczył nas papież, Pan II, kiedy rzeczywiście spotykał się z ludźmi, którzy inny obraz Boga mają, inną drogą do tego Boga idą. Ogromny szacunek wobec tych ludzi. Szacunek nawet wtedy, kiedy spotykał się z człowiekiem, to jest moje zdanie z powodu, który nigdy nikogo pewnie nie szanuje. Kiedy papież do niego pojechał, zaniósł niesamowitą ikonę, jak chciał powiedzieć, niech ta ikona, która jest otwarta na Boga, wyprosił Boga, żebyście naprawdę odnalazł swoją godność i szacunek. Najpiękniejsza dostała szacunku, kiedy papież poszedł do celistego zamachowca. Nie po to, żeby prosić, ułaskawcie go, skróćcie wyrok. Idę zanieść przebaczenie mojemu bratu, który się zabudził. Idę mu powiedzieć, że mu przebaczył. Postawa szacunku, a dzisiaj nam tego brak. Żeby odnaleźć ten sens swojej godności, powołania, swoje szczęście, potrzebujemy sprawiedliwości. A sprawiedliwość to jest oddać każdemu, co mu się słusznie należy. Ani więcej, ani mniej. Powiedziano, że pewnie sprawiedliwość to tylko na końcu, kiedy stanie się Panem Bogiem. I stanie sprawiedliwość i odmierzy to, co jest dobre i złe w życiu. I wtedy, w zależności od tego, wyznaczy mi miejsce. Później zasłonię to oczy. Żeby ta sprawiedliwość nie miała względu na wygląd czy na to, co ten ktoś może zaproponować. A dzisiaj, jeżeli ktoś z Was spotkał się w jakiejś rzeczywistości, rozpraw sądów, to często z Bogu się słyszy
nawet prawdę w sądzie wygrać, to trzeba mieć znajomość, plecy, portfel, to może wtedy coś będzie w prawdzie. Nie mamy sprawiedliwości. Nawet ta sprawa, która się odgrywa ciągle w tym naszym polskim sądach, jakieś wiadomo, o tym świadczy. Żeby odnaleźć ten sens, potrzebujemy miłości. Ale pamiętajcie, miłość to nie są słowa. Miłość to jest postawa wobec człowieka. Ja pragnę twego dobra. Miłość to jest postawa, która mówi, ja jestem w stanie zrezygnować nawet z własnej miłości egoistycznej. Umieściłem to zdjęcie zrobione przeze mnie. Znam tego pana, pan Dawid, pani Sylwia i dzieci. Klaudia i Patrycja, oni są teraz starsi. I wam powiem dlaczego. Pan Dawid pracuje duże już w Polsce w firmie samochodowej. Pracuje w Toruniu, kiedy gdzieś tam przejeżdża na północ, bo jest tam dom, coś tam samochodem się dzieje nie tak, to chociaż przedmiot, czy powiem, co muszę zrobić, albo gdzie kupić. Bardzo człowiek rzeczywiście kulturalny, choć rzeczywiście też dotknięty przez życie. I w pewnym momencie, kiedy żyli małżeńcy, mieli pierwsze dziecko w Toruniu, okazało się, że ta pani ma jakąś dziwną chorobę. Tam ci ją leży na rybie, bo mówili, że chce pewnie filmanowa i czeka w sobie wymyśliła. Napchali mu lekarstwa, prawie wiem, za mnie dobrze, że ktoś ze znajomych polecił jednego drugiego lekarza, gdzie się nie da dalej. Zaczęli jeździć, okazało się, że ma bardzo dobrą chorobę. Zaczęły się leczenia, zaczęły się kliniki, spotkania z lekarzami. Jeździł z po całej Polsce, to duże też pieniądze, w międzyczasie budowali dom. Okazało się, że dziecko też ma ten pewien problem. Przyszło drugie dziecko, musi nauczyć opiekować, wprać, gotować, sprzątać dzieci do szkoły, a w międzyczasie wraca sam, który przepłacił zdrowie. Nie pamiętam, jestem w tym zachodzie pracy, pan Wrocław, poprosiłem pana Dawida, pana Kuczyli, żeby zobaczyli, co muszę zmienić. I w pewnym momencie podchodzi do mnie jeden z jego kolegów. Mówił, że jest przyjacielem pana Dawida. Przepraszam, ja powiem to dziwny przyjaciel. Wiedzą, że ja tego pana tylko znam. Mówi, pan zna Dawida? No znam. Mówię, fajny fachowiec, dobry człowiek. A ten dość mi się powiedział, to głupi. Ja mówię, dlaczego pan tak mówi? Przecież on jest kulturalny. Gdyby był mądry, zostawiłby tą chorą babę, oddałby jej nawet ten dom, wziąłby to zdrowe dziecko, to chore niech sobie zostanie z matką. Znalazłby sobie inną kobietę. Tutaj w tej firmie to zarobka by sobie szybko taki nowy dom wybudował, by miał normalne życie. A on z tą się babą chorą męczyć. Gdy to słyszałem, trochę mnie to bolało, ale z drugiej strony byłem dumny, bo to jest ta miłość, którą mówiłem. Postawa, że pragnę tego domu, rzeczywiście są dawni ze sobą. Mają problemy, choroba dalej jest, ale kiedy się ich widzi, to widzi się, że coś ich łączy. To tak jak ludzie złączeni prawdziwą miłością, może i były problemy, kłopoty, ale oni się trzymają, miłość ich trzyma. A dobro i zło przepływa, jak fale morza odpływa, bo ich trzyma miłość. Ale tylko dlatego, że miłość to jest postawa słowa. A dzisiaj brakuje takiej miłości, bo nawet w poezji pani zaśpiewa, ja cię już wymieniam na nowy model, więc nie przestarzam. Ja wiem, że to poezja, ale to jest właśnie ten wyraz. Brakuje mi prawdziwej, szlachetnej miłości. My potrzebujemy prawa. Ktoś powiedział, że trzeba znać prawdę, że dzięki prawdzie trudno się żyje, jakby mówić, czy w ogóle prawda istnieje. Każdy mówi, co i mówisz, że jest prawda. Ktoś inny powiedział, chodzi mi tylko o prawdę, wyciągnął najbardziej brudne sprawy z życia człowieka, który nie mógł, czy prawdziwe, czy nie zdany dla, wykopał go ze stanowiska, zajął jego dobre miejsce i mówi, chodzi mi tylko o prawdę. Ktoś inny mówi, prawda ma charakter wychowawczy. Co się stało z tym całym naszym wychowaniem, nauczaniem szkoły? Człowiek się pogubił. Ktoś jeszcze inny powiedział, że trzeba mieć i znać prawdę o historii swojej ojczyzny. Nawet jeżeli ona była trudna, bo znając prawdę, to może się nauczyć, żeby nie popełniać tych samych błędów. Historia ojczyzny, prawda? A ja zadaję pytanie, dlaczego nie znamy całej prawdy o Katyniu? Dlaczego też nie na wschodzie? I nie uznano tego za zabójstwo.
Dlaczego dopiero teraz, po wielu latach, przy wielu zmianach i pewnych oporach, mówimy o żołnierzach wyklętych? Oni nie byli święci, to byli normalni ludzie, którzy byli patriotami, stawali w obronie ojczyzny, tak jak wtedy potrafili na warunki skomplikowane po tej II wojnie światowej. Mordowani gdzieś pod betonem, żeby nie odnaleziono nawet ciała. Dlaczego dopiero teraz musi? Nawet ciała nie można normalnie pochować, bo nie wiadomo, gdzie jest złożone. Dlaczego my nie znamy całej prawdy o stanie wojennym? Ci, którzy gdzieś byli u góry, mają dzisiaj pogrzeby w alejce złożone, a ci, którzy przechodzili ścieżkę zdrowia, byli internowani, ledwo często koniec końca, z połamanym zdrowiem przeżywali. Dlaczego nie znamy całej prawdy o Smoleńsku? Czarna skrzynka w aktach. I nie można w imię jakichś umów tego załatwić. Gdzie tu prawda? Ktoś powie, a może lepiej nie znać prawdy. Znowu moje gdybanie. Gdyby się okazało na przykład, że te wydarzenia, które Smoleńska to była również udział trzecich osób, to w imię tych układów politycznych i wojskowych może trzeba byłoby wojnę trzecią wywołać. Lepiej niech będzie jak jest, po co znać całą prawdę. A my powiemy, jako ludzie wierzący prawda, to charakter wyzwolenia, będzie z tą prawdę, prawda uczynić się wywołać. Człowiek obciążony grzechem, chyba o to chodzi o Chrystusowi, nieprawością, kiedy nazywa rzeczy po imieniu, z żalem dają każdy profesjonalny, odchodzi stamtąd wolno. A dzisiaj, dlatego taki ogromny krzyk w naszej ojczyźnie, o to, że Orlen przejmuje niektóre środki i będą znowu masnęli, będą znowu w rękach polskich, a dzisiaj się mówi o ukrytej prawdzie. Fajnie, że ktoś z Zachodu, z Niemiec, ze Stanów, czy skądś, naszą świadomość przez środki, ale chcemy być informowani, ale przez własnych ludzi. Dlaczego to mówię? Chcę mieć godność jako człowiek wierzący, chcę odnaleźć sens stawania się sobą, pracy, poświęcenia, cierpienia, bólu. A ja doświadczam dzisiaj, że jest brak prawdy, brak miłości, sprawiedliwości, szacunku i jeszcze to poczucie, że jestem ciągle zagrożony nie tylko przez kogoś. Jak tu odnaleźć sens? Nawet my, ludzie wierzący, utraciliśmy nadzieję, dlatego jak powiedziałem, że te rekolekcje nam w takich trudnych czasach są potrzebne, bo one dają spotkanie z Bogiem i nadzieję. Bo my możemy w pewnym momencie mówić, a po co być dobrym, uczciwym, sprawiedliwym? To jest bez sensu. Wiecie, co się wtedy dzieje? Wtedy, kiedy to wszystko nazywają, i brak prawdy, miłości, sprawiedliwości, szacunku, i dotyka nas ten bezsens, przychodzi do nas Chrystus. Tak jak na tym obrazie Romana Harta i staje przed drzwiami naszego życia. Chrystus, który mówi, słuchaj, a ja chcę Ci przypomnieć, że jestem dla Ciebie drogą, prawdą i życiem. Jeśli uwierzysz, otworzysz te drzwi, ja będę dla Ciebie drogą, która wyprowadzi Cię z tej trudnej sytuacji. Będę dla Ciebie prawdą, którą szukasz i dam Ci życie wieczne. Proszę, przypomnij sobie, nie zapomnij. Ja jestem dla Ciebie drogą, prawdą i życiem. Ale co to znaczy? Kiedy Chrystus mówi, ja jestem drogą, to nie chodzi, że ja mam przymierzać wszystkie dróżki na górach, autostrady na całej szerokości, szczególności Góry Ziemskiej. Gabriel Mansel powiedział, że człowiek to homo wiatr. Człowiek nieustannie pielgrzymce do domu Ojca i w tej drodze nieustannie musi się stawić, żeby być bardziej człowiekiem, żeby mieć więcej miłości, żeby mieć więcej dobra, żeby być bardziej człowiekiem wierzącym, żeby bardziej podobnić się do Boga. I teraz na tej drodze Chrystus przychodzi i mówi, a ja nie chcę, żeby Cię zszedł na mam, chcę się pomówić. Dlatego chcę być dla Ciebie drogą Kościoła Bożego. Te obrazy pokazują, że całą historię Kościoła przychodzi Chrystus, powołuje apostołów, uczy ich, dokonuje cudów, zesłanie Ducha Świętego, powołanie i wreszcie koniec papież, z którego dzisiaj mamy. Ktoś powie, ale po co mi Kościół powszechny, ja żyję tu i teraz. Chrystus przychodzi i mówi, ja chcę mieć dla Ciebie drogą Słowa Bożego. Dlatego zobaczcie, ciągle stawało się Pani, pokazując nam moją Biblię, z kolei naprawioną, porysowaną, pokryzdaną, chociaż mam najnowsze na swoim siebie.
wierzący znajdzie swoją godność i drogę do mnie. Ja chcę być dla Ciebie drogą, Chrystus mówi, sakramentu, który ustanowiłem w Kościele. Który jestem obecny i daję Ci moją miłość. Od pierwszego sakramentu, narodzenia się na Boga przez chrzest, aż po ostatni sakrament namaszczenia chorego. Ale tam ja jestem dla Ciebie, żeby Cię umocnić. Jeżeli chcesz być człowiekiem wierzącym, to na tej drodze Bożej przy okazjach musisz korzystać z sakramentów. Nie będziesz wierzący bez tej drogi. Ale Chrystus idzie jeszcze dalej. Jeżeli otworzysz te drzwi, to ja dla Ciebie będę prawdą. Prawdą, bo ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Świadectwo jakiej prawdy Chrystus mówi, że Bóg Ciebie kocha. Że Bóg z miłości do Ciebie nigdy nie zrezygnuje. Że bez względu na to, jak gdybyś się odwrócił, zapomniał o Bogu, On będzie stał przed drzwiami Twojego życia, będzie mówił, ja Ciebie kocham. Za to prawda przecież Chrystus oddał też swoje życie. Ale Chrystus chce jeszcze jedną prawdę powiedzieć dziś. Papież powiedział w bardzo prosty sposób, że nie można zrozumieć życia człowieka bez Boga. Nie zrozumie swojego życia bez Boga. Kiedy Boga wyrzucę swojego życia, to moje życie zamyka się między dniem urodzin i dniem śmierci. Nic więcej nie. Urodziłem się, dorastam, zdobywam kształcenie, zakładam rodzinę, mam dzieci, inwestuję w dzieci, dzieciom pomagam, ja się starzeję, dzieci to na swoje, mąż żona umiera, zostaje sam, może pokarmę, czy może odrzucenie, a może choroba cierpienie, ograniczenie i tylko wizja śmierci, później trumna, urna dzisiaj i duma z mądrością. Dlatego tutaj zobaczcie, ci, którzy nie wierzą w Boga, mówią, korzystaj z życia, wykorzystaj jak cytrynę, bo tylko żyje się raz. Dla nas Bóg jest nadzieją, że gdy przekroczymy bramę śmierci, wchodzimy w życie wieczne, to już nie ma naszych ludzkich słabości wewnętrznych, bo Bóg jest zupełny. Nie można zrozumieć życia, pracy poświęcenia, bycia dobrym uczniem bez Boga. To prawda, że nam Chrystus przedstawił przed tymi drzwiami, w dzisiejszym drugim dniu. Jeszcze jedno przychodzi. Trochę wczoraj powiedziałem. Chrystus przychodzi i mówi, ja jestem życie, a dokładnie ja jestem zmartwychwstałem, że kto wierzy we mnie, nie umrze. To dlatego świadectwo przy tego grobu. To dlatego, zobaczcie, my mamy tutaj dla mnie ten teren jest bardzo piękny, bo tutaj mogę spotykać się z tymi wschodnimi ikonami bardziej niż ludzie indziej, które pokazują tym zmartwychwstaniu Chrystusa, że On zmartwychwstaje jako Pan życia, tylko to śmierć, grzech. Ja jestem w nim. Tak, ja jestem życiem. I tu pojawia się to, co wczoraj zacząłem mówić. Pytanie o sens i wartość życia, kiedy słyszymy Chrystusowe, ja jestem życiem. Bracie i siostro, życie jest bezcennym darem, które pochodzi od Pana Boga. Na początku, w końcu życia stoi Pan. Nie ma takiej ceny, którą można zapłacić za życie. Nie ma takiej ustawy, która mi pozwala moją rękę uciekać w życie człowieka. Dlatego Kościół zawsze będzie bronił życia poczętego od serca Pana. Na żadną aborcję, że in vitro nigdy się nie zgodzi, bo tam by było zabicie człowieka, tylko małe. Ale Kościół zgodzi się również na to, żebyśmy chcieli interweniować w odchodzenie człowieka, mówiąc, kiedy on ma odejść od naszego myślenia, czyli eutanazji. Moje bolesne doświadczenie byłem na rekolekcji w roku, kiedy wprowadzono tam ustawę, że człowiek, który ma 14 lat, już jest uważany za tyle dorosłego, że jeżeli ma uporczywe cierpienie i ból, to może się zgłosić i dokonać eutanazji. I w Kopenhadze wtedy był wypadek. Młody człowiek przeżywał depresję. Lekarz niby go leczył, maszerował lekarstwami, ale ponoć było to tak dla niego ciężkie, że wykorzystał to prawo i wykonano eutanazję. Tylko niestety w takich sytuacjach potrzebny jest jeszcze tak zwany superwizja, czyli jeszcze jedno czy drugie spotkanie z innym lekarzem psychiatrą, który to musi orzec. Nawet w tej danej lekarz wziął, może miał jeszcze sumienie i
I mówi, według mojego zdania, ten młody człowiek był źle leczony, był zła diagnoza i złe lekarstwa. Trzeba było zmienić lekarstwa i on by nie miał tak poczonego bólu, ale przede wszystkim by żył. Ale to tylko pokazało się na zmysł. Nie. Na początku i do końca stoi Pan. Bo On jest dawcą życia. Nie interweniujmy, bo natura się zemści. Ale kiedy Chrystus mówi, ja jestem życiem, bracie i siostro, jeszcze o jedno życie należy zadać pytanie. O życie, które stało się naszym udziałem przez Jego duszę. Przez chrzest narodziłem się dla Boga. Otrzymałem życie Boże, stałem się Jego dzieckiem. Bracie i siostro, ile mamy lat? 10, 20, 30, 70. Jestem zakonnikiem, księdzem, lekarzem, nauczycielem, robotnikiem, rolnikiem, nie wiem, kim jesteś. Ale teraz, czy ta wiara, którą otrzymałeś podczas sakramentu chrztu w tym, czy w innym kościele, rozwinęła się nad swoimi latami i dzisiaj odpowiada twoim problemom? Zobaczcie, kiedy dzieci się przygotowują do pierwszej komunii, to rodzice posyłają, ziom się też troszczą, gdy dzieci są, żeby przekazać prawdę o Bogu, to dziecko cieszy się tą wiarą i te spotkanie z Chrystusem w Komunii Świętej. Później gdzieś to dziecko może uciekać już w ogóle przed wierzmowaniem, to w ogóle, a później to małżeństwo, to już w ogóle nie ma, coś tam sobie przypomnę. I okaże się, że człowiek ma 40-50 lat, zaczyna mieć problemy, przypomina sobie, że w domu babcia i mama mówiła, i ksiądz też mówił, że Pan Bóg pomaga, więc zaczyna mówić do tego Pana Boga, ale zaczyna mówić, jak to dziecko, z którego pierwszy komunii, bo tylko to pamięta. To tak jakby chciał, jako dorosły człowiek, ma 40-50 lat, ubrać tę garniturę, z którego pierwszej komunii, ale on jest zaciasny. On się wie. I wtedy ten człowiek mówi, no chyba ta wiara, to naprawdę takie zadowolenie. Bo nie pasuje do mnie. No jak może pasować, to jest dziecko, 11 lat czy 10, a ja mam 50. Dlaczego mówię o dzieciństwo? W naszą naturę Bóg wpisał, że chcę odnaleźć swoją godność, bo ludzkie szczęście. Chcę wiedzieć, po co żyję, pracuję, poświęcę się. Żyjemy w takich czasach, że rzeczywiście ta rzeczywistość, która nas otacza, chce jakby nam to zabrać, chce nam nie manipulować, dlatego brak poczucia bezpieczeństwa, sprawiedliwości, miłości, prawdy, szacunku. Czujemy się zagubieni. I w tym momencie, jeżeli się poddamy, rzeczywiście możemy utracić nadzieję. Ale żeby tej nadziei nie utracić, to musimy jako ludzie wierzący wrócić do tego, co najważniejsze. Że nawet w najgorszej sytuacji staje przed nami Chrystus i mówi, jeśli uwierzysz i otworzysz do drzwi, ja jestem dla Ciebie drogą prawdą życia. Ja jestem dla Ciebie drogą, która wyprowadzi Cię z tej trudnej sytuacji. Ja jestem życiem tego prawa, życiem pierwszym. Ale proszę Cię, otwórz się drzwi. Uwierz i wybierz drogę i prawdę życia, którą jest. Bracie i siostro, jeżeli jako ludzie wierzący wybierzemy Chrystusa, drogę prawdy życia, drogę Kościoła, sakramentów, przykazań, tą prawdę, że Bóg mnie kocha, nawet jeżeli ja bym był naprawdę tak bardzo zagubiony i grzeszny, jeżeli nie zrozumie swojego życia bez Boga, jeżeli wybiorę to życie, które mi udaje kochana, to życie duchowe, za które biorę odpowiedzialność i to wszystko złączę z Chrystusem, nawet w najtrudniejszych warunkach ja nie utracę sensu i nadziei w to, że mam jego godność, jestem człowiekiem wierzącym. Ale będę. Jako człowiek wierzący, ja muszę utworzyć drzwi Chrystusowi, który będzie dla mnie drogą, prawdą i życiem. Bracie i siostro, już na koniec. Od 2000 lat, kiedy w Kościele czyta się Słowo Boże, w Ewangelii Świętego Jana są właśnie te słowa. Jakby Chrystus, który mówi, ja jestem z wami przez wszystkie dni, chciał powiedzieć, ja jestem dla was drogą, prawdą i życiem. Pytanie bardzo proste. Czy dla mnie
dość skomplikowanej sytuacji Chrystus jest drogą, prawdą i życiem dla mnie. Amen. Proszę o szczególne powiadomstwo Matki Najświętszej, bo przecież dzisiaj sobota, dzień jej poświęcony. Zwróćmy się do Pana Boga z naszymi prośbami. Prośmy za papieża Franciszka w ósmą rocznicę Kierowniku, aby Chrystus był jego siłą, mocą w trudzie pasterskim posługi, a Duch Święty, najpewniejszym do nas, Ciebie prosimy. Za osoby sprawujące władzę, aby były wrażliwe na potrzeby swoich obywateli, Ciebie prosimy. Za osoby wykonujące zawody prawnicze, aby w swojej pracy kierowała się nie tylko ideą prawa, ale i sprawiedliwością społeczną. Ciebie prosimy. Za obowiązujących grzeszników, aby odzyskali uprawniony pokój serca i sumienia i wewnętrzną wolność od nieuporządkowanych związków. Ciebie prosimy. W intencji dziękczynnej za wspaniały czas naszych rekolekcji, intencji dziękczynnej za Ojca Grzegorza. Prośmy dla Niego o łaski, o umocnienie, o doświadczanie tej miłości Pana Boga, wdzięczności innych ludzi. A dla nas prośmy także, aby ten czas rekolekcji pozostawił trwały ślad w naszych sumieniach, w naszych umysłach, ślad dobroci i miłości. Ciebie prosimy. W intencji zmarłych, których polecam od tej eucharystii. Polecam obu świętej pamięci Tadeusza Nadbąka, świętej pamięci Jana Nawora. Prosząc Matkę Bożą o wstawiennictwo, prosimy pod drogą Boga, przychodzi do Pana i na Ciebie prosimy. Za nas, tutaj obecnych. Polećmy też naszym bliskim, naszej rodzinie, całą naszą wspólnotę parafialną, abyśmy nie byli skorzy do wywyższania się i potrafili z pokorą przyznać się do naszej stałości. Ciebie prosimy. Boże, Panie dobroci, prosimy Cię, nie pamiętaj nam naszych win i współczuj życzliwością na naszą modlitwę, którą z pokorą do Ciebie zanieśliśmy przez Chrystusa, Pana naszego. Wykonany jest tradycją, że ostatni dzień rekolekcji naszej modlitwy składa miarę nasze podziękowanie Ojcu rekolekcjonistom z Panem, który w zamierzchu wstąpić.
Amen.
swoją wolą, napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bóg Pański zawsze będzie z nami. Do końca taki krzyż dostaje redemptorysta, kiedy poświęcenia
imieniu Kościoła posłania. Dlatego to jest to bardzo ważne. I zanim już udzielę tylko proste słowo, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za Waszą obecność. Słuchajcie na siebie nawzajem teraz potrzebujemy wyjść. Bo my budujemy wtedy wzajemną nadzieję, że w tym wszystkim jest najważniejszy Jezus Chrystus, który stanie przy nas wszystkich. Ja naprawdę mam wiele problemów z sytuacjami teraz, właśnie tak samo jak wszyscy inni mówią.
oczach Pana Boga jesteś godny. Niech wraz z tym błogosławieństwem krzyżowy Syn ten wielki dar Kościoła stać się naszym działaniem. Zapłać. Oczywiście jutro Dzień Pański idzie, a już tacy odnowieni na to.